Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu dotyczącym rozmowy o szpitalu. Później przejdziemy do rozmów o mieście, bo też jest o czym mówić. Ale tak dzisiaj w telegraficznym skrócie. Sami Państwo widzicie, tu jest uchwała budżetowa, finansowa szpitala, którą radni przyjęli. Śmiem twierdzić, jestem pewien, że radni tego nie czytali. Ale może niektórzy. O tym będziemy mówić na następnym naszym spotkaniu, chyba że Państwo będziecie mieli pytania. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na jednej rzeczy, w zasadzie dwóch. Jak Państwo pamiętacie, list otwarty do pracowników szpitala 18 października 2018 roku napisał pan Glamowski, gdzie pisze: jest rzeczą oczywistą, że grudziącki samorząd musi w sposób szczególny dbać o dobro i los szpitala. Nie dopuszczam możliwości zamykania jego oddziałów szpitalnych, pracowni laboratoryjnych, ani żadnych pozamedycznych aspektów jego działalności. Nie wyobrażam sobie, aby mógł on być w jakiejkolwiek formie lub części sprywatyzowany. I teraz tak. Mam pytanie, panie prezydencie. Czy pan wtedy był przytomny? Czy pan teraz działa tak, jak po prostu pana sumienie dyktuje? Bo to, że pan po prostu był w dwóch postaciach, przed wyborami i po wyborach, to wszyscy wiedzą i tutaj nie potrzeba aż wielkich znawców sztuki mówienia i gestykulacji. Natomiast to, co jest ważne, to panie prezydencie, biorąc pod uwagę roczne obserwacje, i to, co dzisiaj mówią pacjenci, mówią pracownicy, tak a propos, pracownicy przestali milczeć. Bardzo dobrze, szanowni Państwo, że mówicie, że piszecie, że zaczniecie dbać o szpital. I to, co jest złe, powiecie. Bo tak po prostu nie może dłużej być. Ale wracając do pana Glamowskiego, pana prezydenta Glamowskiego. Panie prezydencie Glamowski, pan stworzył sytuację w szpitalu, za którą tylko pan jest odpowiedzialny, bo to nie pacjenci, nie chorzy i nie wyborcy jeździli do wojewody, żeby szpital w Grudziądzu był covidowy. Może pan poprosić pana wojewodę, czy zrobił to z rozkazu ministra, czy na wniosek pana prezydenta Grudziądza. Ile razy pan był u wojewody? Ja wiem. Niech pan powie, ile razy pan jeździł i jak pan zabiegał o to, żeby był szpital covidowy, licząc na to bezmyślnie. Licząc, że dostanie pan jakieś pieniądze na dłużenie. Bez sensu to było myślenie. Ale nic. Stworzył pan sytuację zagrażającą bezpośrednio życiu. Stworzył pan sytuację, w której nie działał szpital, ale pacjenci musieli jeździć po okolicznych szpitalach. Panie prezydencie, pan jest osobiście odpowiedzialny za każdy pogorszony stan zdrowia pacjentów rejonu leczniczego. Osobiście pan za to odpowiada we własnym sumieniu. Ja myślę, że przyjdzie czas jeszcze na rozliczenia, ale dobrze by było, żeby pan już na tym wystopował, niszcząc szpital i zaczął po gospodarsku o nim myśleć. Teraz jeszcze jedno pytanie powtórzę, bo ono jakoś uleciało. Czy pan nie miał kandydata tańszego na zniszczenie szpitala i musiał pan zapłacić dyrektorowi ponad 400 tysięcy? Musiał pan po prostu, to musi pan tolerować, ja nie wiem, jakie są zależności między wami, zniszczył pan 12 oddziałów szpitalnych. Dyrekcja tak zwana zwolniła kilkudziesięciu lekarzy, kilkudziesięciu pielęgniarek. Pan chce otworzyć dzisiaj szpital? Cały czas pan do tego dążył. Ale to już jest pana sprawa, natomiast ja oczekuję od pana jednego, że jako facet wystąpi pan przed kamerami i pokaże pan umowę, którą pan zawarł z wojewodą kujawsko-pomorskim, odstępując w wojewodzie szpital i tworząc z niego szpital pandemiczny. Umowa.
i jakie odszkodowanie pan wynegocjował, jakim stanie pan wojewoda ma oddać ten szpital? I w ile środków finansowych ma zapłacić odszkodowania, bo to jest żadne, myślę, że to jest żadna łaska. Odszkodowanie dlatego, że ci pacjenci się, nie wiem, odbijali od szpitala do szpitala, od SOR od SOR do szpitali w Bydgoszczy, w Toruniu. Ile tak naprawdę pan wynegocjował i w jakim stanie ten szpital ma być oddany? To jest pana sprawa, którą będę pytał zawsze, aż pan pokaże te wszystkie dokumenty nam, obywatelom. Mamy do tego prawo, panie prezydencie. Druga rzecz, no znalazł pan sobie takich posłusznych dyrektorów, którzy po prostu na pana polecenia wyrzucają lekarzy, niszczą. No przecież to jest jasne i oczywiste. No, ja nie będę, wie pan, do tego wracał, bo to już dla mnie jest historia, tylko niech pan zauważy, gdyby nie wojewoda oddelegował lekarzy młodych do pracy w Grudziądzu, to by w ogóle nawet nie było opieki nad ludźmi chorymi na COVID. Bo pana dyrekcja powyrzucała lekarzy, pozwalniała lekarzy, albo doprowadzała do takiego stanu, że lekarze się sami zwalniali. Dzisiaj nie ma pan 12 oddziałów, ale to pomijam. Pacjenci kiedyś wystawią panu odpowiednią laurkę, ale to jeszcze rok, myślę. No, i tutaj to już nie będzie o czym rozmawiać, bo dokumentów się nie da wymazać tak od ręki, jak, wie pan, wypracowanie złe. Nie. Jak dzisiaj pacjenci, myślę, że pacjenci, my wszyscy oczekujemy od pana doktora Gocha, pomijam profesurę, od pana doktora Gocha. Pan doktor Goch jest zastępcą dyrektora do spraw medycznych. Panie doktorze, jak pan się przegląda w lustrze, to co pan myśli o tym facecie w lustrze? Bo ja bym mu coś powiedział, będąc na pana miejscu. Dlaczego? Dlatego pan jako zastępca do spraw medycznych, jako lekarz, stworzył niebezpieczną sytuację dla pacjentów. Zlikwidował pan oddziały, łączył, dzielił, przenosił. Tak, bo gdyby pan postawił się i gdyby pan powiedział, nie chcę w tym uczestniczyć, zawsze jest wybór. Można zrezygnować. Mam pytanie do pana. Jak to jest, że pan jest na dwóch etatach jednocześnie? Był pan przez co najmniej tam jakiś czas, nie wiem, może jest pan, a dobrze by było, bo wie pan, ja mam, ja wiem. Tylko ja dobrze by było, żeby pan się wytłumaczył nam, dlaczego pan był dyrektorem do spraw leczniczych i ordynatorem oddziału. I dostawał pan pensję dyrektorską, dostawał pan kontrakt za oddział i dostawał pan jeszcze covidowe. Myślę, że tak, ponad 500 tysięcy to pan sobie zarobił w Grudziądzu. Jest to do udowodnienia. Ale panie doktorze, jeżeli się okaże, że ten oddział był fikcyjny i pana praca na tym oddziale była fikcyjna, dokumenty nie wymarzę pan. Nie ma takiej możliwości. Będzie pan musiał zwrócić nienależnie pobrane pieniądze. To jest gdzieś 200 tysięcy, około 200 tysięcy, to będzie dokładnie policzone. Dlatego, że trzeba po prostu, jak się pracuje, to trzeba przedstawić dowody swojej pracy. I pan będzie o to poproszony. Przez pół roku szpitolit oddany do użytku za pieniądze Unii Europejskiej nie był w ogóle użytkowany. Dlaczego? Bo doktor Kowalski się nie chciał przeprowadzić? A tak a propos, panie doktorze Kowalski, ja myślę, że niech pan się zajmie zagospodarowaniem OIT-u dla dorosłych, tego, który został wyremontowany, wyposażony przez środki unijne. Ja wiem, że i proszę pana, żeby pan się tym zajął, a nie ciągle dążył do pewnego stylu zarządzania. Ja wiem, że pan ma ciągotę do zarządzania. To trzeba zostać dyrektorem.
Ale proszę pana o jedno. Niech pan nie bierze udziału, ani niech pan nie doradza w likwidacji niektórych oddziałów, w likwidacji niektórych komórek. Te, które pan do mnie przychodził z tym. Ja pana bardzo proszę, niech pan zostawi szpital w spokoju, zajmie się swoją robotą. I tak na koniec myślę, że chciałbym zaapelować do pana prezydenta, że jest już najwyższy czas, żeby wymienić dyrekcję szpitala. Nie odtworzycie państwo szpitala. Zlikwidowaliście oddziały, zwolniliście ludzi. Kto przyjdzie do was, który wie, że jacy jesteście? Jaki macie stosunek do ludzi? Myślę, że chociażby to świadczy o pana, o zarządzie szpitala. Tylko część pracowników dostała tak zwany jednorazowy dodatek covidowy. A gdzie reszta? Bo im się nie należy? A może trzeba było jeszcze raz się przyjrzeć temu? Rozporządzenie ministra zdrowia jest pojemne. Może państwo nie macie pieniędzy? To już jest wasze sumienie. Natomiast myślę, że o pewnych bardziej szczegółowych sprawach będziemy rozmawiać jeszcze nie raz. Będziemy rozmawiać o zmianie statutu. Dlaczego on był zmieniany? Opowiem o tym w następnym naszym spotkaniu. Dziękuję bardzo. O jaki oddział chodzi, jaka jest pana wiedza na ten temat? I połączoną z tym oddziałem, którym kierował profesor Gąk jako koordynator oddziału. Nie wiem, czy kierował, czy kieruje. Czy kieruje, dobrze. No, kieruje. Dobrze. Dlatego, że przede wszystkim oddział udarowy nie istnieje. Oddział gastroenterologiczny prawie go nie ma. Oddział internistyczny nie ma. Tak jak mówiliśmy jeszcze o SOR-ze. No SOR nie ma neurologa dyżurnego, nie ma internisty dyżurnego. Częściowo wypadki odwożone są do Bydgoszczy, bo wiedzą, że szpital jeszcze nie jest w pełni uruchomiony. Nie ma oddziału diagnostycznego dla dzieci. Ale to, co jest najważniejsze, to jest już zbrodnią, że zlikwidowano oddział intensywnej terapii dla dzieci. Co te dzieci panu zrobiły, panie prezydencie? Jedno dziecko, jeżeli nie jest uratowane, to ginie ileś pokoleń. Wy musicie najpierw zrozumieć wartości wyższe, żebyście byli w stanie kierować miastem i oddziałem, i szpitalem. Terapia intensywna dziecka. Co? Dorosły anestezjolog to załatwi? To trzeba znać specyfikę dziecka. Ja nie mówię nic, może być najlepszy anestezjolog dorosły, ale nie ma na co dzień z dzieckiem, to i się pewne procedury zacierają. Kto? Helikopter, dziecko, które nagle pogarsza swój stan. To nie jest dorosły, że ma, jeszcze kompensuje. Dziecko już nie ma rezerw i nie kompensuje. To trzeba rozumieć. Państwo, żeście to zlikwidowali. No i myślę, że taki inny, chociażby udar. No jak sobie państwo wyobrażacie z udarem do Świecia, do Bydgoszczy, do Torunia? Panowie lekarze, znaczy głównie doktor Gor, panie prezydencie, co ci ludzie panu zrobili? Oni nie byli znajomymi Nowaka, absolutnie. Pan sobie nie radzi z tym wszystkim. Kieruję oddziałem kardiologii i kardiochirurgii. No, to nie został Szymański? Nie. Szymański ma drugi oddział. To został specjalnie stworzony dla doktora Gocha. To jaki ma Szymański oddział wtedy? No, oddział kardiologii i kardiologii inwazyjnej. A to kardiologia, kardiologia i kardiochirurgia jest... No? Jest Gocha, tak? Tak. Jest. No i jeszcze jedno, czy musi nie, pani... Nie, nie mam po prostu aktualne wykazy oddziału z 6 lipca. I no tak, ale to proszę wziąć sobie wykres z maja, czy z kwietnia, czy z września, czy z października zeszłego roku. To będzie pani miała, że istnieje oddział pozastatutowo, oddział kardiologii i kardiochirurgii. No teraz jest kardiologii i kardiochirurgii jako jeden, tak? No i był jeden. I tym kierował pan doktor Goch. Proszę bardzo.
Pytania? Mam pytanie, bo mieszkańcy Grudziądza mówią, że szpitala nie ma, jest źle. Jak pan skomentuje sytuację na Radzie Miejskiej w Grudziądzu, kiedy radni dziękują dyrektorowi szpitala, że dzielnie walczy, że tak powiem, na froncie. Dyrektor szpitala też przedstawia pozytywne wyniki finansowe, bo jest dodatni wynik ponad 8 milionów złotych. Generalnie on twierdzi, że realizuje program naprawczy, jest wspaniale. Radosna twórczość, panie redaktorze. Radosna twórczość, która jest, że tak powiem, jeszcze psyklepywana przez radnych, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. Szanowni Państwo, jeżeli nie czytacie, nie umiecie czytać wyniku finansowego, jeżeli nie rozumiecie budżetu szpitala, to się nie odzywajcie. Jak już macie rozkaz podniesienia ręki, to podnieście bez komentarza. Ja, panie redaktorze, mówię, no to miałem, to będziemy analizować za 2 tygodnie, te wszystkie finanse. Oczywiście pewnie wyskoczył tutaj wynik dodatni z działalności operacyjnej, on zawsze był i zawsze będzie. Ale to nie o to chodzi. Ale ja panu przeczytam jedną rzecz. Jak znajdę. O! To nie ja pisałem. To pisał dyrektor szpitala. Jak wynika z tabeli, szpital w Grudziądzu posiada bardzo wysokie, będące na poziomie niepożądanym przez ustawodawcę, poziomy wskaźników zadłużenia aktywów oraz wypłacalności. I ostatnio podsumowuję. Przedstawione wartości powyższych wskaźników zadłużenia sugerują zarówno problemy z nadmiernym zadłużeniem szpitala, jak i jego bieżącą obsługą. Przecież niech pan powie, jakie są zajęcia komornicze, czy jest pan wypłacalny, czy szpital reguluje. Nie. I po co te bzdury pisać? Będziemy o tym mówić o tak zwanej kreatywności. A przyszły raz. Bo dzisiaj to już jest zbyt mało czasu i myślę, że państwo też będziecie chcieli tego posłuchać za 2 tygodnie. Panie dyrektorze, jeszcze ja mam jedno pytanie. Tematem dzisiejszej konferencji było, co dalej ze szpitalem. Jak pan widzi tą przyszłość tego szpitala? Więc tak, albo będzie zmieniona dyrekcja i on pójdzie w dobrym kierunku restrukturyzacji finansowej i operacyjnej, albo po prostu szpital zacznie już tak kuleć, że będzie sprowadzony do kilku oddziałów, gdzie i tak, szanowni państwo, kilka oddziałów nie spłaci tego zadłużenia. To trzeba mieć szpital na odpowiednim poziomie, żeby móc to spłacać. Dodatki covidowe no, kończą się. Ich nie będzie. Więc ten przyrost pieniądza covidowy przestanie istnieć. I co wtedy? Dyrekcja pewnie ustąpi, bo sobie nie poradzi. Ale co zrobi pan Glamowski? Przekształcić tego nie może. I tak naprawdę to, co dzisiaj wspólnie ci panowie zrobili przez 2 lata, to ta niewypłacalność, która jest już tu opisana, ona spowoduje, że komornicy zapukają do drzwi ratusza i powiedzą tak, trzeba spłacać długi szpitala. I tak się to skończy. Natomiast szpital może być naprawdę szpitalem w połowie, w ogóle nieczynnym, ze względu na brak kadry i dopóki będzie ten zarząd szpitala, to nikt nie przyjdzie. To przychodzą tylko ludzie, żeby zarobić pieniądze. Ci wszyscy, którzy do tej pory tam przyszli z Bydgoszczy, zarabiają krocie. A może by pomyśleli nareszcie o pracownikach? Ja myślę, że szpital... Marzec 2022 roku i przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego jest nierealne. To jest w ogóle nierealne. Dlatego, że najpierw trzeba spłacić zobowiązania, żeby to przekształcić. Albo zobowiązania przechodzą na miasto i miasto ogłasza upadłość. Jako jedyne miasto w Polsce. Duże. Bo mniejsze to tutaj nawet z Kujawsko-Pomorskiego też były upadłe, na przykład Nieszawa. Ale jeżeli chodzi o długi, to jest tylko to. Albo trzeba tak ułożyć plan finansowy, żeby przez wiele lat spokojnie spłacać i żeby szpital finansował, funkcjonował.
kto panu Glamowskiemu albo tego nie ogarniał, albo po prostu nie chciał ze mną współpracować, mówił, że to jest w ogóle chora sytuacja. No dzisiaj mamy zdrową sytuację, gdzie pacjenci nie mogą się dostać? Nie. Czyli w takim układzie jest jedna możliwość. Jeżeli przekształcamy w spółkę, to trzeba najpierw spłacić zobowiązania. Jeżeli się nie spłaci, szpital, miasto może przejąć. Wtedy jest upadłość szpitala. No chyba, że pan prezydent sprzeda wodociągi i OPEC i spłaci szpital. Ale jeszcze Ministerstwo Zdrowia przygotowało plan restrukturyzacji ponad 50 szpitali. Pytanie, czy szpital w Grudziądzu jest na tej liście? Co znaczy restrukturyzacja szpitali? No, szpitale będą podzielone na kilka kategorii, A, B, C, D. Na przykład kategoria D to są szpitale, które wymagają restrukturyzacji. Rząd powołuje pełnomocnika i próbuje coś z tym szpitalem zrobić. Ja myślę, że biorąc pod uwagę tutaj bierność pana prezydenta i współpracę z rządem, nie będzie tutaj żadnych restrukturyzacji, nie będzie żadnej pomocy. Natomiast te środki, które przychodzą z planu Nowego Polskiego Ładu, to one nie dadzą żadnych środków na to, żeby odłożyć szpital. One będą tylko środkami dla służby zdrowia, przecież tam jeszcze są koleje, drogi, etc. Natomiast przychodzą, te pieniądze będą tak małe, żeby tylko doposażyć szpitale głównie powiatowe, szpitale, bo to o to szło i o to walczyło i PiS, i SLD. Natomiast tutaj dzisiaj to trzeba by było jechać do ministra, trzeba by było porozmawiać z panem ministrem, powiedzieć, jak miasto to widzi, jak pan prezydent, jak pan minister ma pomysł. Natomiast powiem szczerze, że z pozycji Warszawy i to, że ministrowie, posłowie mają się gdzie leczyć, wojewoda i pan prezydent ma się gdzie leczyć, to ten szpital poświęcą. Ten szpital zostanie zniszczony. I to, czy my chcemy, czy nie. Tak, żeśmy wybrali. I następnym naszym ruchem jest inny wybór prezydenta w mieście. Czy zdążymy przed zniszczeniem szpitala? Tego nie wiem. Ale wydaje mi się, że rok jest troszeczkę mało, żeby zniszczyć szpital. Ale musimy być nareszcie czynni. A do wyborów mamy 2,5 roku. Nie, no mamy tak naprawdę 2 lata. Ale w Grudziądzu wiszą billboardy. Na przykład posła Kwiatkowskiego, który mówi, że załatwił pieniądze dla szpitala w Grudziądzu. To znaczy, że te billboardy, one są w pełnym... One są polityczne. Tam nie ma żadnej merytoryki. Ja też mogę powiedzieć, że załatwiłem, nie wiem, folię na szklarni albo coś innego. Nie. To jest tylko to, że SLD poparło ład, Polski Ład. Jak poparło Polski Ład, to pewnie powiedzieli, dobra, dla nas tyle, dla was tyle, nieważne. Ja nie myślę, żeby pan prezes Kaczyński tak do końca dał wielką szansę dla rozwoju SLD. I to te billboardy są po prostu nieuczciwe. Bo jeżeli tak naprawdę będą dzielone pieniądze marszałek i wojewoda, no jeżeli nie dostanie szpital złotówki, to czy pan Kwiatkowski przeprosi? Nie, nie przeprosi. A dzisiaj to wisi, ludzie się z tego śmieją. No ale to już jest sprawa pana posła Kwiatkowskiego.